Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mad Maxa. Tym razem, cóż, kontynuujemy część fabularną. Wjeżdżamy swoim odnowionym Magnum Opus do skrytki Chama. Zobaczymy, co on tam dla nas przygotował. Jak będzie wyglądać dalszy los naszej fantastycznej w założeniu fury. To na razie to tylko bidny składak. Pies ma się chyba dobrze, więc nie jest najgorzej. I cóż teraz, drogi przyjacielu Chambakecie? Co tam składasz? Rozpocznij misję. No rozpocznę misję. Zobaczymy, co tam dalej będzie. Hey man! Heart scarce as they are. Help me gather all this scrap. I'll fashion a harpoon. Pan przystojny? Prawie tak jak ja. Sprawiedliwa praca. Zbierz złom. With the harpoon, Sek, we'll gain entry into many sealed places. Okay. May also prove to be useful in battle. How so? We could use it to defeat enemies, rip off doors, even wheels. Aha, okej, okay, czyli złom się przydaje w sumie, no oczywiście do auta, więc trzeba go zbierać jak najwięcej. Jak najczęściej, już mam 156... O, ładnie, ładnie idzie. Dobra. Mamy, mamy. Weź grot. Gdzie go tam trzymasz? Na zewnątrz. Okay, to galopujemy po grot. Pam 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 pam. If the hunchback delivers, this harpoon will be very useful. Takim jestem trochę, na razie trochę chłopcem na posyłki, bardzo krótkie bym powiedział, bo przynieść grot to... Dobra, niech mu będzie, trzymaj. Mam wszystko. Witaj w warsztacie, to zostanie skonstruowany, zmodyfikowany Magnum Opus. O, no nareszcie bawimy się w najlepsze rzeczy. Kategoria harpun jest oznaczona jako cel misji. Wejdź tam i zainstaluj podstawowy harpun. Okej. Harpun. Lepszenie harpuna umożliwia odrywanie od pojazdów opon, zderzaków i drzwi, a także obalanie większych konstrukcji. Bęk. Max zdobył grot i dość złomu, żeby zainstalować podstawowy harpun. Koszt 15. Podstawowy harpun. Aho, dzięki temu narzędziu może łatwo... Podstawowy harpun to ludzie, drzwi, pojazdów, słabe konstrukcje. Aha. Uzbrojenie. Wow, zobaczcie, mam na razie wszystko praktycznie na zero. Trochę lepsze przyspieszenie. Harpun. Ulepszenie zablokowane. Aha, czyli kończąc misję fabularną, dobra. Bęk. Podstawowy harpun, koszt... tak. Posiadanie harpun. Max może zacząć złomu, żeby zachować też taran. Aha, okej. Okay. Wybierz kategorię taran. Dobra. Zainstaluj pręt do przepychania. Czyli to jest bez... brak tarana. A to... Zwiększenie siły taranowania o 10% i chroni przed zderzeniami cłowymi o 10%. Okej. Okay. To się jakoś model wizualny zmienia? Powinien się zmieniać, tylko na razie nic z tego nie widać. Dobra, zobaczmy, co się stanie, jak tutaj kliknę. Okej. Okay. A, teraz się zmienił. A fajnie byłoby móc zobaczyć, gdy skończysz na... okej. Okay. Ale zaraz, tu jeszcze taką rurkę, ale co tu jeszcze, na pancerz. Aha. Czyli nie mam nic dostępnego na razie. O, V8 będzie. Jakieś... Nie, wszystko, na razie wszystko zablokowane. Palniki boczne, wow. To może być naprawdę ciekawie. No dobra, no ale na razie skończyłem. We just get him. It'll be easy with the harpoon. Yes, but first, o, może teraz twierdzę przejmiemy. And if we don't weaken their numbers, why it'll mean the end of you, me, and the Magnum Opus.
All right, let's do it. Let's do this. No właśnie, teraz zobaczmy sobie może, o. Po zamontowaniu harpuna Max i Champaket mogą odrywać od wrogich samochodów części, także niszczy bramy i inne przeszkody. Nóż. Aha, takie podstawowe opisy. Manierka, no, takie lornetka. Dobra. Co jest napisane na lornetce? Lornetka chce nie zmienić. Okej. Dobra, znaczy. To co? Wsiadamy do auta i w drogę. Ale po prostu ta furka będzie odpisowana. Ale będzie odpisowana. See those metal monsters? Scrotus War Boys put them up to mark their turf. Bring them down for good. Ramming could damage our front, but it should work. Okej, czyli trzeba zniszczyć straszaki. Korzystajmy z możliwości pozbierania klamotów. 10 sztuk złomu. Bomba. Właśnie, bo tu jest. Fura faktycznie w miejscu za skręca. Trochę mi to nie wyszło. Ops, aha. Wow. Nie zauważyłem kamienia. Aha, teraz zmniejsza się jakiś. Okej, zmniejsza się ten poziom zagrożenia, tak zwanego. Cokolwiek to znaczy. 12 sztuk złomu, dobra. Lecimy po jeszcze jedno. Okej, zabronione. Czyli tak. Okej, mam harpun i teraz tu. Plus. A, harpun po prostu on trzyma. Czekaj. Co tutaj mam niby strzelić? A, może po prostu muszę wysoko. Okej. Dobra. Okej, tak będzie lepiej. Jej. Ładnie, ładnie. At our mercy. No, we scouted out. Oh yes, yes. To see if they've nasty surprises and wait for the righteous. Okay. No i co teraz? Gra pomogła się uwolnić. Dobra, jedziemy do punktu obserwacyjnego, na znanej już skądinąd półeczce. What's the purpose of these camps? Oil! The crew, pumped from the very crown, and sent in convoys to be refined and gasoline in gas town. Dzień dobry. Wysiadka. A teraz tak, czwóreczka. Uzupełnić. Dobra. No i teraz będziemy pewnie robić wjazd na kwadrat do ich bazy. Okej. War cry.
Jedynym zadaniem wrzaskuna jest zagrzewanie obrońców do obozu do boju i wprawienie ich bitewny szał. Podlegał wpływem wrogowie w okolicy stanu się groźnie. Zabij wrzaskuna, by wrócić w normalny stan. Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Tam są jacyś niewolnicy. Gates defended. Minister Rura. Minister Rura będąc częścią obrony przez pola obozu, strzeże właśnie do pod... Dobra, czy najpierw trzeba zniszczyć zbiorniki z paliwem jakieś? Co my tu jeszcze mamy? Wrzaskun. To jest koniec. Tam coś jest. Okej. Okay. W sumie tyle. A to jeszcze. Patruje na pustkowych. Okej, okay, wyłącz lornetkę, czyli to było teraz wszystko. Dobra, przed polem obozu jest często strzelano różnymi środkami. Kiedy już się do obozu, jego broń stanie za armą barańską. Okej, okay, czyli wskaźnik zaalarmowania zapełni się obroną obozu, przygotuje się do walki. Dobra. Camp has light defenses. I'll deal with them before entering. No yes, yes, nothing our sweet magnum opus cannot handle. Zlikwiduj snajpera. Tak, tylko to trzeba zrobić z głową. Co mam? Kurde, już? No to... Wow! O, się przy... Ale się przestraszyłem! Jak miałbym to zrobić? No powiem szczerze, nie jest tak łatwo podjechać do snajpera, jak on... A, stój! Kuloplój, nowy wróg. Kuloplój miałem zlikwidować w dużej odległości, wołając ulicę karabinu wyborowego. Wykonałem unik, gdy odbicie lornety rozbiło się na czerwono. Aha, okej. Okej. Dobra, to spróbuję tak, spróbuję wysiąść. Sit tight. Szybka naprawa. Szybka... A nie, okej, okay, nie, on tak niech sobie to naprawia. Ja postaram się... rozwalić go... Tak, nie bardzo mogę tędy. Jego wystrzał. Jak mam go kurza twarz rozwalić?
Tutaj nie ma nigdzie żadnego podejścia. No wątpię, żebym go... Oj! Kurde, nie to chciałem zrobić. Zmarnowałem jeden nabój. Dobra, spróbujemy po prostu. Dobra, nie ma co marnować broni. Przyjadę tam, uda mi się. A co mi to dało? Jak mam go kurza twarz zlikwidować? Skurczybyk widzi mnie praktycznie od razu. Jest przygotowany. Tam jest coś niby zaznaczone, ale... A, okej, dobra, już wiem. Dobra. 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 To już wiem o co. Dobra, wszystko jasne. Dobra, obrona z... Dobra. Teraz wysiadamy. A, teraz wrzaskuna. Tylko jak go zlikwidować? Czy samochodem da przejechać? Raczej wątpię. Dobra, trzeba po prostu iść na pięści z nimi. Kiedyś wraz to przez kunę zostanie zalarmowany. Jeżeli wskaźnik zalarmowania zostanie zapomniany, pobliscy wojownicy staną się gotowi. Dobra. Dam wam radę. Niszczę wyciągarkę o podstawę żurawia, okej. Aha, okej. O,
The black from black is gone. They left nothing. To jeszcze są części. O, proszę, strzępek historii. Max, we miss you. Come back soon. Too much. Max nie zmiętałowa tutaj szybko. Okej. Okay. Will I ever come back? Dobra. Gotta get to that pump and destroy it. Tutaj co, już nic nie ma. Teraz idziemy tutaj. No. Dobra, weszliśmy. Następni. Dobra, zapraszam. Oj, nie widzę ich. Dobra. Dzieje. Wściekła zawierucha. Ja będziemy. Nic ciszej. Może tam będzie trochę ciszej. Chociaż wątpię. O! Uff. Trochę ciszej, bo już po prostu uszy bolały. Aha, faktycznie. No i teraz pytanie, czy w lewo, czy w prawo? Tam są drzwi, schody na górę. Więc pójdziemy tutaj. A tu są na dół. Dobra, pójdziemy na dół. A, dobrze. Okej. Dobra. Jak to mam zniszczyć? Bo chciałbym to
Chciałbym to jakoś zniszczyć, tylko nie wiem, czy muszę w to strzelić, czy... Dobra, spróbujmy w to strzelić. Okej. O to chodziło. No tak, dlatego dali nabój do strzelby, okej. Dlatego tutaj leżał nabój, żeby móc bezkarnie zniszczyć sobie jedno insygnię, raczej jedna insygnia. What do you want? Time is built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. Ten to ma jakiś kurde wigwam na sobie, czy inne takie. O, już burza minęła. O, dzień dobry. Furia. Podczas walki wręcz Max będzie gromadził furię. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu furii Max wejdzie w tryb furii, który zwiększy jego siłę wszystkiego czasu. Max korzysta z trybu furii przez ograniczony czas albo do momentu pokonania wszystkich wrogów. Okej. Okay. Odblokowano furię. To co? Chodźcie na solo. Ilu was jest? 1, 2, 3, 4, 5. Dawaj. Lecimy. Bang, bang, bang. Jeden. O, nie chciałem tego zrobić. O, shit. Znowu się zagapiłem. Idealny blok. Zabójstwo w furii. Aha. I co to? Wszyscy? Make it so that there's no reason for them to come back. Okej. Okay. Dobra, teraz na spokojnie. Zanim tutaj wszystko rozwalimy w drobiazgi, to pozbierajmy sobie fanty. Naprawdę, system walki mi się podoba. Mówię, powiem szczerze, jest prosty jak konstrukcja cepa, bo tylko dwa klawisze, ale można naprawdę fajnie, efektownie wszystko blokować, parować. Walczyć na kilka frontów z kilkoma przeciwnikami. No dobra, to mamy tutaj zbiorniki z paliwem. To za chwilkę. Na razie że sobie pozbieramy. Ogarniemy sobie, czy nikt tutaj nic nie zostawił więcej. Właśnie. Taki łup mamy. Do zebrania. Spójrzmy sobie, czy z tyłu nic nie leży. Oczywiście, że coś leży z tyłu. Zabierzemy sobie złomu troszkę. O, proszę bardzo, insygnia do zniszczenia. Bęk. Insygnia zrobione. Tutaj nic, ale jeszcze można sobie wejść tutaj. Tutaj też coś jest. Okej. Tutaj jeszcze jest. Oż. Crap. Nie przemyślałem tego. Nie przemyślałem tego ruchu. A teraz jeszcze tej burzy piaskowej nie ma, więc powinno być. A po prostu muszę zrobić całą drogę jeszcze raz. Jeszcze raz tutaj. Kurde. Tu i tu, dobra. Okej, idziemy tu. O, przepraszam, mój błąd, nie pomyślałem, że to może tak. Ups. Okej, można tak. Było szybciej. Tutaj. Tutaj. Tu. I do góry. W sumie drabinki nie są tak bardzo potrzebne przy tego typu wysokościach. No to nic nie ma, nie ma. Dobra. To lecimy na górę. Okej, jestem.
sumie dużo czasu nie zeszło. Bo coś mi się nie podoba. Jeszcze powinienem trochę złomu gdzieś pozbierać więcej. Ale tutaj choroba już nie widzę. Stąd przyszedłem. Dobra, uznam, że może jeszcze nie gdzieś jeszcze zbiorę. Także na razie sobie zrobię. Wezmę ten kanister. Tutaj złomu żadnego nie ma. Dobra, biorę kanister. Idziemy z nim. Chciałem go podpalić. A, podpalić pod F-em. Okej. Nie chcę stać tak blisko. W obozie zamieszkali sojusznicy. A, fajnie, fajnie. Kurczę, no i gdzieś tego złomu nie zebrałem, no. Gdzieś jeszcze się schował. A. The one from the tunnels. I need to find him. O, dobra, okej, czy teraz to jest... moje terytorium. Moje terytorium, które już jest sojusznicze. Bang. Ok, wracamy do Magnum Opus i przy okazji jest już czas już kończyć. There's something needs doing before we turn back. But we've got all we need. Why stall our work on the Magnum Opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. And you need both of us. Okej, moi drodzy. Misja zakończona. Także następny cel to spotkanie z tajemniczym mieszkańcem Pustkowi. Także na razie bardzo wam dziękuję za kolejny, trzeci odcinek Mad Maxa. No i cóż, będziemy kontynuować przygody w tym jakże niegościnnym, pustynnym świecie. Także if you have to wander solo, please take this flare. When you need old chum, point skywards and fire. Okej. Dobrze. To w takim razie na razie tyle. Do następnego. Cześć.